Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Nazywam się Adrian Kinor, a przed wami kolejna Mówi Kamera. Zaczynamy! Poznajcie mojego robota. Ninebota. Nie jest wcale taki ciężki, 11 kilo i na dodatek można nim sterować przez telefon. Zobaczcie. O! Powiem wam szczerze, że uważam, iż powinno się jak najwięcej używać ruchu. Sprawność fizyczna jest w dzisiejszych czasach dość istotna i większość ma z tym problem. Dlatego uważam, że tego typu urządzenia powinny być przeznaczone do konkretnych celów. Na przykład do płynnego ujęcia z gimbalem. Pomyślcie, że to przesada, ale nie. Bo przecież gdy się chce zrobić takie super idealne płynące ujęcie, no to jest problem, bo zawsze jednak to bujnięcie jest. I do tego właśnie przychodzi takie urządzenie. Ja zazwyczaj robię to na swoim One Wheelu, ale Ninebotem jak najbardziej też da się to zrobić. Zobaczcie sami. Prędkość może nie jest zatrważająca, bo około 17 km na godzinę, ale za to są inne atuty tego urządzenia. Nie chcę go jakoś wychwalać, po prostu mówię jak jest. Kosztuje dużo, dużo mniej od mojego One Wheela, a spełnia niemalże to samo zadanie, jeżeli chodzi o ujęcia. Do tego zasięg 22 km, więc też ponad dwa razy więcej niż mój One Wheel. Ale ładne. Tak? Nie można do końca porównywać tych dwóch urządzeń, bo to jest sprzęt typowo do jazdy ekstremalnej. To urządzenie natomiast jest łatwe w obsłudze. Dzięki temu tutaj, jak to nazwać? Na kolannikowi możemy skręcać. Spójrzcie, wchodzę bez problemu i dotykając kolanami, nasz Ninebot po prostu zmienia pozycję. Banalnie proste. No dobra, ale tak szczerze, co ja o tym sądzę? Swojego One Wheela nie raz używałem na dużych planach. Przemieściłem się bardzo szybko od miejsca do miejsca i zrobiłem praktycznie wszystkie ujęcia w bardzo szybkim tempie, więc do przemieszczania się po planie to jest super rzecz. No i tak jak zauważyliście, możemy oszukać trochę i udać, że mamy ujęcia z drona, a tak naprawdę kręcimy na wysokim gimbalu. Na wysokim gimbalu. Jak to do mnie przyszło pierwszy raz, to od razu pomyślałem o Boston Dynamics, żeby zrobić własnego operatora. Niestety do końca to nie działa. Kieruję te słowa do producenta, aby w kolejnych wersjach pomyśleć o tym i zrobić jakąś możliwość zainstalowania kamery na gimbalu i dodawanie pilota, żeby właśnie mógł powstać taki jeżdżący robot, który na pewno przydałby się niejednemu vlogerowi czy youtuberowi. Robo-operator. Ninebot zostaje u mnie, dlatego że mi się spodobał. Jest solidnie wykonany. No i Floria zaczęła na nim jeździć, gdzie naprawdę długo ją przekonywałem, żeby spróbowała jeździć na One Wheelu, ale nie, na hulajnodze też nie, a nagle Ninebot ją przekonał. Jestem totalnie zaskoczony tą sytuacją. Raz, dwa. Haha, widzisz? I co teraz? No przechylasz się do przodu. Możesz się tak czasami pobujać przód, tył, bo to musisz się przyzwyczaić, ale... To jest, o,
Elegancko. Elegancko. Widzisz, jak to jest proste? Musisz bardziej się przechylić. Nie bój. Podoba ci się? Zaraz tam nie siadł jeszcze jedna tym, wiesz? O, 17 km na godzinę to nie jest tak mało jednak. Na koniec chciałem dodać, że sprzęt pochodzi od oficjalnego dystrybutora Xiaomi, który oficjalnie dla widzów tego kanału przygotował na Ninebota jest wyjątkowy rabat w wysokości 200 zł. Do wykorzystania w sklepie xiaomi65.pl. Kod, który zadziała i dzięki któremu dostaniecie 200 zł zniżki, znajduje się właśnie w tym momencie na waszych ekranach. Więc serdecznie zapraszam. To była Mówi Kamera, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! A, no i zapraszam na mojego Instagrama, tam zawsze nowości i ciekawe historie na Instastory. Cześć! Thank you very much.